Witam również posłów, którzy są przedstawicielami wnioskodawców projektów. Na razie widzę tylko jednego, pana posła Romana Kotlińskiego. Mam nadzieję, że drugi przedstawiciel wnioskodawców zaraz dotrze. W porządku dziennym mamy dwa punkty. Po pierwsze, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, druk nr 2171. I drugi punkt, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, czyli jakby tej samej ustawy, ale w innym zakresie, druk nr 2482. Czy są uwagi do porządku dziennego? Jeśli nie widzę uwag, jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że porządek dzienny został zaakceptowany. Sprzeciwu nie słyszę. Przed przystąpieniem do realizacji porządku dziennego mam pytanie, czy na sali znajdują się osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową? Nie widzę, bo gdyby tak, to prosiłbym o przedstawianie się i poinformowanie, jaką firmę reprezentują. Informuję, że w sprawie tych projektów, które są w porządku dziennym, otrzymaliście opinię Biura Analiz Sejmowych do obu tych projektów z druków 2171 i 2482. Przechodzimy zatem do realizacji porządku dziennego. Przypominam, że pierwsze czytanie projektu ustawy obejmuje uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, debatę w sprawie ogólnych zasad projektu oraz pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy. Ponieważ projekty dotyczą nowelizacji tej samej ustawy, proponuję, by po przedstawieniu uzasadnień przez posłów upoważnionych do reprezentowania wnioskodawców przeprowadzić wspólną dyskusję nad tymi projektami. Oczywiście pod warunkiem, że drugi poseł wnioskodawca się, przedstawiciel wnioskodawców się pojawi. Na razie, ponieważ do druku numer 2171 nie ma przedstawiciela wnioskodawców, pana posła Ryfińskiego, więc proponuję, aby przedstawić projekt z druku numer 2482 i bardzo proszę pana posła Romana Kotlińskiego o przedstawienie tego projektu. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W imieniu wnioskodawców mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Komisji projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, przedłożony w druku nr 2482. Jego autorzy proponują wprowadzenie dwóch niewielkich zmian w ustawie z 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Koncentrują się one na doprecyzowaniu katalogu podmiotów, z którymi państwo współdziała przy realizacji zadań na rzecz zachowania pokoju, kształtowania warunków rozwoju kraju oraz rozwiązywania problemów społecznych. Dotychczasowe rozwiązania uniemożliwiają państwu nawiązanie stałej współpracy oraz dialogu z organizacjami światopoglądowymi, zrzeszającymi osoby związane z wieloma różnymi wyznaniami, czy też osoby niewierzące. Brak tych regulacji narusza konstytucyjną regułę zawartą w artykule 25 ustęp 2 ustawy zasadniczej. Zgodnie z nią władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Jednym ze środków realizacji tego zadania jest ustanowienie stałej formy dialogu pomiędzy kościołami i innymi związkami wyznaniowymi oraz organizacjami światopoglądowymi. Jak wiemy, dla przykładu Kościół Rzymskokatolicki ma taką instytucję wspólną z państwem, to jest dokładnie komisja wspólna, a zatem postulujemy coś w rodzaju komisji wspólnej dla organizacji światopoglądowych, wspólną oczywiście z rządem. I w tej komisji mieliby zasiadać oprócz przedstawicieli rządu, przedstawiciele organizacji światopoglądowych. Artykuł 16 wprowadza, przepraszam, pierwszy artykuł projektu wprowadza nowe brzmienie artykułu 16 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania o treści.
Państwo współdziała z kościołami, innymi związkami wyznaniowymi oraz organizacjami światopoglądowymi w zachowaniu pokoju, kształtowaniu warunków rozwoju kraju oraz rozwiązywaniu problemów społecznych. Po drugie, w celach, o których mowa w ustępie pierwszym oraz do rozpatrywania problemów związanych z rozwojem stosunków między państwem a poszczególnymi kościołami, innymi związkami wyznaniowymi oraz, dodajemy, organizacjami światopoglądowymi, mogą być na zasadach wzajemnego uzgodnienia tworzone różne, w tym stałe formy współdziałania. Przepis ten nie narusza właściwości organów państwowych oraz organów kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji światopoglądowych. Kolejna zmiana polega na zmianie brzmienia w artykule 16a ustawy o gwarancjach sumienia i wyznania poprzez nadanie ustępowi pierwszemu brzmienia. Dla określenia szczegółowych zasad stosunków, o których mowa w artykule 16, mogą być zawierane umowy między właściwymi rzeczowo centralnymi organami administracji rządowej a władzami poszczególnych kościołów, innych związków wyznaniowych oraz organizacji światopoglądowych. Zaś ustępowi trzeciemu nadanie brzmienia. Podpisana umowa zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym właściwego ministra. Obecnie obowiązujące regulacje umożliwiające instytucjonalizację stosunków państwa wyłącznie z kościołami i związkami wyznaniowymi nie ma dzisiaj żadnego uzasadnienia. Wraz z postępującym procesem laicyzacji społeczeństwa rośnie zasięg oddziaływania innych organizacji światopoglądowych oraz ich znaczenie w życiu społecznym. Dostrzegła to zjawisko Komisja Europejska. Konsekwencją jest wprowadzenie w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej regulacji, na mocy których Unia, uznając tożsamość i szczególny wkład tych kościołów i organizacji światopoglądowych, prowadzi z nimi otwarty, przejrzysty i regularny dialog. Koniec cytatu. Kreuje on powinność Unii Europejskiej i jej organów do prowadzenia dialogu nie tylko z bezpośrednio łatwymi do zdefiniowania podmiotami, takimi jak organizacje pracodawców, związki zawodowe, zrzeszenia przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, ale także z kościołami i organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi. Należy się zgodzić z uwagami prokuratora generalnego oraz Biura Analiz Sejmowych, że polskie prawo nie zdefiniowało jeszcze wprost pojęcia organizacje światopoglądowe. Wnioskodawcy są świadomi tej luki oraz braku w przedłożonej ustawie definicji takiego zrzeszenia. Jednak wbrew twierdzeniom krytyków proponowanych rozwiązań, pojęcie organizacji światopoglądowych jest obecne od wielu lat w dyskursie publicznym. Przyjmuje się pod nim zrzeszenia ludzi o ustalonej strukturze i działających razem, aby osiągnąć wspólne cele kierujących się wspólnym światopoglądem, w tym światopoglądem bezwyznaniowym. Uznając rację autorów uwag zaproponowanej regulacji, projektodawcy są otwarci na propozycję doprecyzowania tego pojęcia. W obowiązującym stanie prawnym regulacji artykułu 16 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania nadaje wyłącznie organizacjom wyznaniowym uprawnienie do instytucjonalizacji ich relacji z państwem. Ograniczenie to narusza spójność aksjologiczną ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, która gwarantuje obywatelom prawo zarówno do wyznawania religii, jak i do jej niewyznawania. Proponowana zmiana wyrównuje sytuację wszystkich organizacji światopoglądowych w zakresie możliwości instytucjonalizacji ich dialogu z państwem. Obecna nierównowaga prowadzi do tego, że kościoły i związki wyznaniowe prowadzące podobną lub taką samą działalność społeczną czy też edukacyjną jak pozostałe niereligijne organizacje są uprzywilejowane organizacyjnie. Łatwiej jest im rozwiązywać ewentualne problemy czy niejasności na styku z administracją publiczną. Myślimy tutaj chociażby o akcjach honorowego krwiodawstwa, o zbiórkach charytatywnych, o organizacjach różnych marszów, pikiet, protestów i innych. Państwo
wzmacnia wizerunek i społeczne postrzeganie kościołów i związków wyznaniowych. W oczach opinii publicznej są one lepsze, ważniejsze, bo to przecież z nimi państwo ma bezpośrednie relacje. Stawia to organizacje niereligijne na gorszej pozycji. Zakłóca ich działalność, jest niezgodne z jednym z podstawowych praw Unii Europejskiej, które mówi o równym traktowaniu wszystkich podmiotów, niezależnie od ich ideologicznej tożsamości. Umożliwienie organizacjom światopoglądowym nie mającym charakteru kościoła lub związku wyznaniowego na współpracę z władzą publiczną pozwoli na szybszą wymianę informacji, ułatwi administracji rządowej reagowanie na ewentualne naruszenie praw i wolności obywateli. Należy także wskazać na zwiększenie zakresu dialogu społecznego poprzez umożliwienie włączenia się organizacji światopoglądowych innych niż kościoły i związki wyznaniowe. Zwiększy to zaufanie obywateli do państwa, co może się przełożyć na wzrost kapitału społecznego oraz ułatwi państwu rozpoznanie potrzeb i pożądanych sposobów rozwiązywania problemów obywateli i innych osób zamieszkujących terytorium RP. Deficyt dialogu społecznego w Polsce jest jedną ze słabości państwa. Rodzi to wśród obywateli frustrację. Wiele osób i organizacji jest na marginesie życia społecznego, czują się one wykluczone. Wejście w życie projektowanej regulacji nie spowoduje obciążenia dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Projekt ma także na celu zwiększenie przejrzystości działania władz publicznych przez wprowadzenie obligatoryjnego publikowania treści umów zawieranych przez ministrów z kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami światopoglądowymi w dzienniku urzędowym danego ministra. Projektodawcy wnoszą zatem o skierowanie niniejszego projektu do dalszych prac legislacyjnych. Pozwoli to na przyjęcie prawa dobrej jakości, które otworzy drogę do instytucjonalizacji relacji pomiędzy państwem a rosnącymi w siłę organizacjami światopoglądowymi, w tym zrzeszeniami osób bezwyznaniowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Stwierdzam, że już jest 16 minut, odkąd rozpoczęliśmy posiedzenie Komisji Administracji i Cyfryzacji. Drugiego przedstawiciela wnioskodawców, czyli pana posła Ryfińskiego w zakresie druku 2171 nie ma. Zatem ten druk po prostu rozpatrzymy kiedy indziej, zawiadamiając jednocześnie marszałka Sejmu o takiej oto sytuacji. Przystępujemy do debaty w sprawie ogólnych zasad zadawania pytań i dyskusji. I bardzo proszę, czy są zgłoszenia. Zaraz zapisuję pani poseł Sobecka, pani poseł Kamińska. Czy jeszcze są inne zgłoszenia? Pan przewodniczący Sosnowski. Czy jeszcze ktoś? Jeśli nie, to zamykam listę. Bardzo proszę, pani poseł Sobecka. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałam powiedzieć tak, że etiologia tej twórczości zapisanej w druku 2482 pochodzi od znanego faktu wszystkim państwu, kiedy to dyrektor szpitala specjalistycznego imienia Świętej Rodziny w Warszawie, który powołując się na klauzulę sumienia, nie wyraził zgody na wykonanie aborcji w kierowanym przez niego szpitalu u nienarodzonego dziecka, u pacjentki w 25. tygodniu życia. Tak, no to nawiasem mówiąc, to chcę państwu powiedzieć, że w mojej rodzinie żyje dorosły człowiek, który urodził się tydzień później. Która oczywiście pacjentki, która zgłosiła się do aborcji i stwierdzono tam poważne uszkodzenia czaszki i mózgu. Profesor zaproponował matce ciężko chorego dziecka, nienarodzonego, objęcie jej i jej dziecka opieką podczas porodu i ciąży i wskazał także na możliwość pomocy prenatalnej
opieki paliatywnej w warszawskim hospicjum dla dzieci. Odmowa dokonania aborcji w Szpitalu Świętej Rodziny i niewskazanie lekarza ośrodka, który by dokonał zabójstwa ciężko chorego, nienarodzonego człowieka, spowodowały wielką nagonkę na tegoż właśnie lekarza. Chcę Państwu powiedzieć, że to woła o pomstę do nieba. Przypomnę Państwu, że ta ciąża u tej pacjentki powstała w wyniku in vitro. I zamiast przełożyć akcenty na to i pytać, dlaczego to dziecko rozwijało się z tak poważną wadą w wyniku in vitro, gdzie specjaliści, eksperci grzmią pod tym adresem i mówią, że dzieci rodzą się z wadą genetyczną, to akcent postawiono na człowieka, specjalisty człowieka o międzynarodowej sławie i międzynarodowego specjalisty i konsultanta. Pani poseł, ja przepraszam, ale bardzo bym prosił mówić o projekcie ustawy. Ja zaraz do tego się zmierzam. To jest, powiedziałam, etiologia tej twórczości, którą przed chwilą wysłuchaliśmy. Panie przewodniczący, ja jestem posłem i mam prawo powiedzieć to, co uważam pod adresem tej oto ustawy. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga, to pan poseł Kotliński domaga się ochrony światopoglądu, to co to znaczy? Że człowiek, któremu gwarantuje konstytucja wyznania, wolności wyznania i religii, nie może być leczony przez człowieka o światopoglądzie, który proponuje pan poseł Kotliński. Przypomnę tylko, że lekarz, jak każdy polski obywatel, ma konstytucyjnie zagwarantowaną wolność sumienia. I to artykuł 53 ustęp 1. Lekarz, jak każdy człowiek, ma prawo korzystać z praw człowieka zapisanych w powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ. To jest artykuł 18. Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania itd. Lekarz ma obowiązek przestrzegać zasad kodeksu etyki lekarskiej, w którym zapisano, podejmując działania lekarskie u kobiety w ciąży, lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie i życie dziecka. I dalej, lekarz powinien przestrzegać postanowień konwencji o prawach dziecka ONZ w preambule, której zapisano. Dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właśnie ochrony prawnej zarówno przed, jak i po urodzeniu. Czyli tą ustawą, którą przedstawił pan poseł Kotliński, lekarz byłby przymuszony do zabójstwa tego dziecka bez względu na jego sumienie. Ja tylko jeszcze przeczytam Europejską Deklarację Solidarności, która w tej sprawie się wypowiedziała, fragment. Prawo do życia jest pierwszym z praw człowieka, bez którego nie jest możliwe korzystanie z wszystkich pozostałych. W większości państw Europy ustawodawstwo nie zapewnia ochrony tego prawa najbardziej bezbronnym, czyli dzieciom nienarodzonym. Tym większe znaczenie ma indywidualna odpowiedzialność oraz wierność nakazom sumienia osób, w których rękach spoczywa ludzkie życie. Do fundamentów cywilizacji europejskiej należy sokratejska wierność sumienia.
Dzięki niej ludzie sumienia przypominają społeczeństwu o obowiązkowości zasad moralnych, nawet jeśli zaprzecza im władza. Żaden lekarz nie może być bezpośrednio i pośrednio zmuszany do udziału w zamachu na dzieci oczekujących na urodzenie. I tu dalej następuje pochwała czynu i solidarności z poczynaniami pana profesora Bogdana Chazana. Jeśli chodzi mówił pan również o zbieraniu się społeczności, że tak powiem, to również gwarantuje nam to niestety konstytucja. Także wszystko, co państwo niosą w tej twórczości, jest według mnie niekonstytucyjne i w związku z tym składam wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Bardzo dziękuję pani poseł Annie Sobeckiej. Bardzo proszę, pani poseł Bożena Kamińska. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, wysoka komisja, szanowni państwo. Ja również, odwołując się do opinii Biura Analiz Sejmowych, jak również opinii Metropolity Prawosławnego Warszawy i całej Polski i Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, którzy jasno podkreślają wagę nieczytelnych i niejasnych przepisów, a między innymi chodzi to tu o pojęcie organizacje światopoglądowe. Nie posługują się przepisy ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jak również nie są one znane w innym polskim ustawodawstwie. Wyrażenie tego nie zna również ustawa zasadnicza i tu wnioskodawca nie postuluje ustanowienia definicji legalnej, czy choćby określenia kryteriów, które pozwolą na odróżnienie organizacji światopoglądowych od innych organizacji i stowarzyszeń. Omawiana propozycja budzi tutaj wiele wątpliwości, zatem należy przyjąć, że sformułowanie organizacje światopoglądowe stanowi w polskim języku prawnym neologizm i bliżej nieokreśloną tak naprawdę treść. Próbując ustalić jego znaczenie, trzeba odwołać się tutaj do leksykalnego sensu słowa organizacja, jak również do słowa światopogląd. Chciałam również powiedzieć, że projektowana nowelizacja w tym aspekcie nie jest pełna, a objęte jej ramami rozwiązania są niedostatecznie dopracowane i będzie to powodowało również kwestie odrzucenia tych zapisów przez Trybunał Konstytucyjny. W mojej ocenie również na uwagę zasługuje kwestia mówiąca również o niezawieszaniu w instytucjach publicznych to już nie wracam do tego projektu. To był 2717. To kończąc tylko kwestie uwag, które dotyczą niejasności organizacji światopoglądowej oraz władzy organizacji światopoglądowej, również wnoszę o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani poseł, jeszcze pan przewodniczący Sosnowski. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, wysoka komisjo, panie i panowie. Moja wypowiedź będzie bardzo krótka, ale za to bardzo konkretna. Otóż Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak również ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, należycie zabezpiecza wolność sumienia i wyznania. I każdy, kto próbuje podważyć te zasady, które zostały przyjęte i zaakceptowane przez zdecydowaną większość społeczeństwa, czyni to wbrew, można powiedzieć, naturze. Dlatego zdecydowanie popieram wniosek pani poseł Anny Sobeckiej o odrzucenie tego projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy strona rządowa albo poseł wnioskodawca chcieliby się... Nie widzę chęci.
Proszę bardzo, pan poseł Kotliński, reprezentujący wnioskodawców. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. No, nie będę komentował tej propagandy radiomaryjnej, którą uskutecznia w Sejmie Rzeczpospolitej pani poseł Sobecka. Natomiast powtarzam, że my jako przedstawiciel reprezentujący wnioskodawców prosimy o skierowanie tego projektu do dalszych prac. Dziękuję bardzo. Pan poseł Kotliński mnie obraził. Ja oczekuję, oczekuję z jego strony przeprosin, a od pana reakcji na przyszłość, jeśli ktoś wypowiada się w taki sposób. Dziękuję bardzo, pani poseł. Jest od tego Komisja Etyki i inne instytucje. Czy ze strony rządowej? Tak? Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo posłowie, szanowni państwo, Rada Ministrów. Aha, tak. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Józef Różański, dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Mam upoważnienie do zaprezentowania stanowiska rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Gwarancja Wolności Sumienia i Wyznania. Chcę powiedzieć, że Rada Ministrów przyjęła to stanowisko w dniu 19 listopada. Oczywiście stosowny dokument państwo otrzymaliście. Ja chciałbym tylko tutaj podkreślić, że rząd negatywnie ocenił poselski projekt ustawy. Szczegóły są u państwa w państwa komisji dostarczone. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Zamykam dyskusję i stwierdzam zakończenie pierwszego czytania projektu ustawy z druku nr 2482. W dyskusji padły dwa wnioski, ale one są tożsame, o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Zatem chciałbym poddać ten wniosek o odrzucenie projektu pod głosowanie. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem tego wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Ale pan poseł nie jest członkiem komisji. Nie widzę głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. 13 głosów za. Stwierdzam zatem, że komisja przyjęła wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.